Cześć, witam Was na kolejnej recenzji. W dzisiejszym odcinku Zombie Strike Alternator. Alternator to nietypowy pistolet, który posiada aż 6 luf, dzięki czemu umożliwia Wam strzelanie z jednej, z dwóch lub z trzech strzałek naraz. Żeby wystrzelić, wystarczy naciągnąć uchwyt do przeładowania i nadusić spust. Wystrzeliliśmy jedną strzałkę, zamieniam lufy. Dwie naraz. I trzy. Funkcja wyboru luf jest o tyle fajna, że możecie dostosować wyrzutnię do ilości przeciwników, których mamy. Jest jeden, wybieracie jedną strzałkę. Nachodzi na Was trzech, strzelacie z trzech. Należy pamiętać, że zasięg wyrzutni będzie najdłuższy dla pierwszej lufy i wynosi on do 20 metrów. Parabolą być może trochę więcej. Jeżeli strzelacie już z dwóch luf, ten zasięg będzie mniejszy o kilka metrów, a z trzech jeszcze mniejszy niż z dwóch luf. Wynika to z tego, że to samo sprężone powietrze rozdziela się na jedną, dwie lub trzy strzałki. Oczywiście możecie wystrzelić z podwójnej lufy jedną strzałką i zasięg będzie trochę dalszy niż w przypadku, jakbyśmy wystrzelili z dwóch luf naraz, ale i tak będzie mniejszy niż z pojedynczej lufy. Czyli daleki zasięg, pojedyncza lufa, przeciwnik w średniej odległości, dwie lufy, bliskie starcia, potrójna lufa. Jeżeli chodzi o design wyrzutni, to jak zwykle w serii Zombie jest on bardzo charakterystyczny. Sama wyrzutnia wygląda, jakby została złożona z części ze złomowiska. Opleciona jest tutaj dookoła tak jakby łańcuchem rowerowym. Mamy tutaj klucz francuski, drut kolczasty, bandaż, jakieś szczypce. No jest tutaj dużo fajnych detali. Znak Zombie Strike, napis Alternator oraz Nerf. Nie jest to wyrzutnia do modyfikowania, nie mamy tutaj żadnej szyny taktycznej, nie mamy też uchwytu na smycz lub pasek, no chyba, że chcecie ograniczyć sobie uchwyt do przeładowania i tutaj zahaczyć smycz i przeładowywać tak też można. Podsumowując, Alternator to fajna, łatwa w obsłudze i poręczna wyrzutnia. Jej główną cechą jest to, że możecie strzelać z jednej, z dwóch lub z trzech luf naraz, zamieniając po prostu magazynki po wystrzale. Dajcie znać, co sądzicie o Alternatorze w komentarzach. Według mnie jest całkiem fajny, zasięg jest ok, design też jest ciekawy. Czekam na Wasze opinie. A jeżeli chcielibyście kupić Alternatora, to jest on dostępny w naszym sklepie na poszukiwaczefrajdy.pl. Link macie w opisie filmiku. Pozdro i do zobaczenia na kolejnych recenzjach.